W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w Parku Miejskim Stowarzyszenie Historyczne Wiktoria zorganizowało dla najmłodszych mieszkańców wydarzenie, które miało dzieciom pozwolić zapamiętać, że 1 sierpnia 73 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Cześć i chwała! Bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom! W godzinę W o 17 zawyły syreny. Wszyscy znieruchomieli i tak oddano hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. A gdy umilkły, członkowie Stowarzyszenia Historycznego Wiktoria rozpoczęli przydzielanie zadań dzieciom, które przyszły do parku z dziadkami i rodzicami, by w ten sposób uczcić rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Zgromadziliśmy się tutaj dzisiaj o godzinie 17 po to, żeby razem z dziećmi uczcić rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Chcieliśmy to zrobić poprzez zabawę jak w ubiegłym roku, ponieważ taka forma przekazywania historii nie jest nam obca i uważamy, że właśnie w ten sposób dzieciaki mogą nie tyle ją poznać, co zapamiętać przede wszystkim. Więc przygotowaliśmy dla nich tor przeszkód, który muszą pokonać, muszą dostarczyć rannej sanitariusz. Torbę, w którą mają opatrunki, między innymi rozkaz, który już na końcu dostarczają. W zamian otrzymują od nas plakietkę, opaskę powstańczą i legitymację. Upał i spiekota z pewnością wpłynęły na frekwencję, ale i tak wielu było takich, którzy zdecydowali się do parku przyjść. A i wtedy, 73 lata temu, sierpień był gorący. Mamy warunki, że tak powiem, sprzyjające. Niektórzy z nas zresztą męczą się w mundurach, w podwójnych koszulach, w panterkach, które wówczas wtedy mogliśmy zobaczyć, więc mogą dzieci zapoznać się zarówno z umundurowaniem, chociaż jest ono niemieckie i to jest ciekawe, więc pokonując te przeszkody mogą również zaobserwować, a też zapoznać się z tym, jak właśnie walczyli powstańcy. Tor przeszkód, zapoznanie z umundurowaniem i bronią, punkt opatrywania ran, ale to nie zabawa, bo w wojnie nie ma nic zabawnego. My tego nie traktujemy jako zabawy, tak? W sensie wojny. Zabawą jest lekcja. My poprzez zabawę przedstawiamy to, co się działo, ale myślę, że reakcje dzieci są odpowiednie. One się bawią tu w danym momencie, tak? Ale jeśli rozmawiamy z nimi na koniec, przeżywają to, emocje dla nich są, myślę, takie, jakie powinny być, więc absolutnie nie chodzi tutaj o to, żeby bawić się w wojnę. My bawimy się historią i w taki sposób ją przekazujemy. Wiele dzieci przyszło z dorosłymi, inne trafiły tam przez przypadek, ale wszystkie wiedziały, dlaczego tam są. Powiedzcie mi, co wy macie w rękach? Koperty. A co to za koperty? To są takie listy, które chyba na końcu zadań mamy przekazać. A jak to się stało, że tutaj przyszliście do parku? Na ochłodzenie do fontanny, ale zobaczywszy to zjawisko wojskowe, wpadłam na pomysł, żeby w nim uczestniczyć. A powiedz mi, czy ty wiesz, z jakiego powodu tu jesteśmy? Jesteśmy z powodu dzisiejszej rocznicy Powstania Warszawskiego. Stowarzyszenie Historyczne Wiktoria po raz drugi zaangażowało się w organizację wydarzeń związanych z uczczeniem rocznicy Powstania Warszawskiego.